Piñata. Piñata. 100 lat, 100 lat. O nie. Piszcie, czy też u was coś się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. My właśnie wtedy... Ej, ja z biegiem, tu, chodź. Tak, 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 możecie wejść. Chodź, ej, jest szybko. 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Słuchaj, Aisha, w tym jeszcze pokoju... Raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Aka? Niech żyje nam. A kto? Aisha. 10 lat. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Aisha, szukaj, w tym pokoju są twoje prezenty. Może coś znajdziesz. Co znalazłeś? Co tam masz? Co tam masz? Nie, to tata! Pomylił już prezent! Ej, zobacz, mały telefon dla ciebie, Eliasku. Aisha, jak? Cieszysz się? Bardzo. A co jest lepsze, telefon czy rower? To i to. I to, i to. No, ja chciałam pograć. Masz, pokaż. Wow. Ej! Zatrzymaj się. Zaczyna się. Elias, teraz wszystko wymusza łzami. Eliasku. Zobacz, jak tak można? Tak, bo on teraz nauczył się wymuszać łzami. To może zabawka, nie prawdziwy telefon. Nie sprawdzisz? Nie teraz. To dobrze, założymy. Piñata? Trzy. Nie to. Tak? Coś nam nie wychodzi. Z dół. Po jednej. Mocno, po prostu jedną ciągnij. Tą? Nie wiem. Czerwona została, widzicie? Czerwona została. Czy... Dwa. Trzy. Ej. Teraz. Tak, uda się? Tak, uda się. Uda się. Co tam mamy? Jaki cukierki. Elias. Kto wyłącza światło? Kto wyłącza światło? Nie ty? Chcesz zejść? Elias chce zejść, bo zobaczył, że są cukierki. Tak? Aisha, rośnie ci konkurencja. Aisha, może tam nie jest prawdziwy telefon? Jak nie, to jest. Myślisz, że tam jest prawdziwy telefon? Tak. Nagrywać? Tak. Mogę nagrywać? Tak. Tak? Słuchajcie, Aisha swój pierwszy telefon otrzymała dopiero w 10 lat. Do tego momentu Aisha w ogóle nie miała komórki. Cieszysz się? Fajny kolor? Bardzo fajny. Zobacz, jak mądry. Bardzo się czuję. Ale fajny kolor. Pokaż dla taty. Wow, to moje. Co twoje? Wow. Ja chciałam takiego konika. Chciałaś konika? Jak? Ono... Ale włączyć można przecież. Moje też się cieszy, jakby ono dostało telefon, nie? Nie ma, ty jeszcze musisz poczekać. Ale jak taki mały. Mam jeszcze taki popyt na rodziny. Super. Na telefon. Dobra, sam popyt, bez telefonu, tak? Moje. Nie. Telefony? Aha. Ja i zamówiłam telefon taki. Już zamówiłaś telefon, tak? Nie, ja zamówiłam popit. Za 40 zł. No. A ja już zamówiłam to popit. Aha. I teraz przyjdzie telefon. 20% baterii.
A Iże już czeka, Maja nam zniknęła, gdzie jest Maja? Maja brudziona. Ale dlaczego? Do pokoju w łacinie. Świeczki zupełnie inne, no nie widzisz? Tak. Takie... jak fajerwerki trochę, nie? Wow! Maja! Ale na twoje urodziny mieliśmy inne też, fajne. Nie pamiętasz kolorowe, Maj? Tak, świeciło się niebieski, czerwony. Tak, wow! Żyje nam 100 lat, 100 lat, niech żyje! 100 lat, 100 lat, niech żyje! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! A kto? A to Aisza! Czy mogę to zostawić sobie? Proszę bardzo. Proszę. Piwko. Co? Piwko daj. Zrobisz piwko daj. Eliasku, dla ciebie. Jak? To jest Phycalis. Pyszne. Pyszne? Jak dużo borówek. Dla niego daję. Wow. Elias ze mną może. Elias, będziesz jadł ze mną, czy chcesz? Oddzielnie, Eliasku! Oddzielnie? Oddzielnie. Czy ze mną? Czym? Tym. Jak Eliasku? Aisza, dobry tort? Pyszny? Nie bardzo pyszny. Bardzo? Podoba się? Porówkami. Oj, oj, coś zaraz chyba będzie, tak? Już się rusza. Rusza. O nie. I koniec uchodzi. Ja nawet boję się myśleć, jaka rywalizacja będzie za rok, jak Elias podrośnie. I Maja w sumie też, nie? No. Każdy ma swoje wymaganie. No. Ja nie chcę zgubki. Nie chcę. Ja się boję zgubki. Możesz się popróbować. Ty umiesz jeździć? Próbujemy. Super. Jak się jedzie? Fajnie. Słuchajcie, póki dziewczyny są na dworze, to wracam do was. Elias też bardzo chciał wyjść na dwór, więc poszedł z Mesiem. Aisza u mnie się pytała, co u was tutaj poszło nie tak? Bo i Maja powiedziała, że coś u nas poszło nie tak. Ja mówię, Aisza, ty nie zauważyłaś, że u nas w sumie żaden balon nie lata, oprócz tej jedynki, którą przykleiłam? On mówi, że nie, ja tego nie zauważyłam, więc... luzik. Mamy poniedziałek i jedziemy na... i jedziemy na imprezę urodzinową Aiszy. Pijama! Myśl już szybciej. Mamy godzinę 15:30 i dopiero odbieramy tort. A impreza zaczyna się o godzinie 16:00. Nie wiem, czy zdążymy, bo są korki. Ale mogą wszyscy się spóźnić. Spokojnie, królowy zawsze się spóźniają. Ale nie na własną imprezę urodzinową Aiszy. Nie można tak. Lubię pizzę. O, lubię pizzę. Przekroić, o, w ten sposób, tak. Zobaczcie. Kiedy jeszcze? Maja będzie miała syrowo-syrową pizzę. Nie, syrowo-syrową pizzę. Zobaczcie, Maja zjadł jedną babeczkę, zjadł ciasto i jeszcze podjadę moje. Jak tak można, człowieku? Bardzo dobry. Potrzeba nakarmić syn. Uuu, brawo! Super! Jeszcze dwa żółty. Jej! Jeszcze jeden. Brawo, brawo, pomaga się, Eliasku, brawo! O nie! Nie! O nie! Maja, jaka ładna pizza. No pizza. Super, naprawdę. Tylko masz pas. Co to my nie jasku robimy? Teraz czarny. Ty zebra Zoja. Zając Zoja. Co robić? To przeskoczyć przez dwa podki. Hops, hops. I teraz robimy slalom. Czyli omijamy pachołek raz z jednej, raz z drugiej strony, dobra? Czyli tak. Tak. I meta, przepraszam, na emocji. Dobra, to jest szybko konkurencja, bo czas na Maję! Brawo! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam!
Chodź, zobaczysz. Dawaj rączkę. Teraz trzeba pingwiny łapać. Chodź, zobaczymy, co tam mamy. Wow. Wow. Super. Elias pilnuje, żeby tata też uczestniczył we wszystkim. No chodź, chodź do mnie. Chodź. Co tam, kamyczki? Ja tu rozumiem. Brawo, uważaj. Uważaj. Zobaczcie, moje wózku Elias biega. Słuchajcie, wracam do was w czwartek. Mi się wydaje, że właśnie ten vlog z urodzin Aiszy nigdy się nie skończy, chociaż mamy czwartek, a urodziny Aisza miała w niedzielę i właśnie od niedzieli u nas cały czas coś się dzieje. No nie, Aisza, naprawdę. Eliasku, nie. No, no i już, wracamy do domu. Brawo, brawo, Eliasku, brawo. Mama mówiła nie, 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 ale Elias wykorzystał chwilę, póki mama mówiła, tak? A więc dzisiaj mieliśmy taki plan, że będziemy nagrywać film na kanał Aiszy. Już skontaktowałam się, umówiłam się z naszymi aktorami. Spakowałam softboxy, wszystko spakowałam, już miałam scenariusz i jak wyszliśmy, co się okazało? Okazało się, że już nie mamy auta. Auto trafiło do naprawy, drugie auto trafiło do naprawy. To auto, z którego Mesio korzysta po prostu w pracy. A nasze duże auto, Mercedes, trafiło do naprawy we wtorek, więc już jesteśmy bez auta. Więc żadnych nagrań dzisiaj nie będzie i wyszliśmy z dziećmi na spacer. Piszcie w komentarzach, czy u was też coś się dzieje. U nas to wszystko zaczęło się chyba w niedzielę, 26 września. I właśnie czytałam, że coś się dzieje z Merkurem. Te wszystkie dziwne zjawiska potrwają do 18 października. Wcześniej w coś takiego nie wierzyłam, ale teraz po prostu, no jak można powiedzieć, że straciliśmy teraz dwa auta. I ogólnie z urodzinami Aiszy to było byle co. No to ja już nie jestem zdziwiona, naprawdę. Piszcie, czy też u was coś się dzieje. Nie wiem, albo to po prostu jesień tak działa na wszystkich. Albo Merkury. Bo ja już nie mam innego wytłumaczenia. Wow, Maja! Maja chce się pochwalić, jak ona już szybko umie jeździć. Wow! Wow, bardzo ładnie. Zobaczcie, co się dzieje. My właśnie wtedy przyszliśmy, tutaj softboxy były, pudełko i Mesio otworzył maskę, a tam wszystko pomarańczowe. Szok, 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 szok. Ja się kręcę.